Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo i prosto rozmnożyć kaktusy i sukulenty. Zapraszam. Twój pupil za bardzo zainteresował się roślinką? Delikatne liście uległy uszkodzeniu podczas transportu? A może chcesz powiększyć swoją kolekcję i rozmnożyć kaktusy i sukulenty? Pokażę Wam, jak łatwo i prosto to zrobić. Mam dla Was teraz małą wskazówkę. Nie podlewamy przez okres około tygodnia. A teraz zrobimy małą magię kina. 3-4 miesiące temu już też ukorzeniałam swoje sukulenty. Musicie się uzbroić w cierpliwość, ale chcę Wam pokazać, jak ładnie już zaczęły rosnąć. To już jest koniec i co? Nic prostszego, tak jak mówiłam na początku. Dzięki za oglądanie. Teraz zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Kliknijcie dzwoneczek i widzimy się za tydzień.